Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Fabiański, jestem właścicielem Galerii Sztuki Stalowa na Warszawskiej Pradze, Stalowa 26. Chciałem Państwa zachęcić do zapoznania się z wystawą, która od jakiegoś czasu jest u nas prezentowana w galerii i będzie jeszcze wisiała do końca maja. Czerwień jako tło, akcent i dominant. A kuratorem wystawy jest pan Konrad Kwas, pracownik Galerii Sztuki Stalowa. Czerwień jako tło, akcent i dominanta to wystawa zbiorowa, w której bierze udział 18 artystów Galerii Stalowa. Wspólną cechą prezentowanych prac jest użycie koloru czerwonego. Kolor ten zawsze był postrzegany jako mocny, ekspresyjny. Jest to kolor w sztuce trudny, który stawia przed artystami ciekawe wyzwania. Czerwień to kolor bardzo mocno nacechowany emocjonalnie, symbolicznie, znaczeniowo czy skojarzeniowo. Na wystawie możemy zobaczyć, jak artyści właśnie poprzez ten kolor wyrazili swoje emocje, myśli i koncepcje. Stoimy przed obrazem Zbigniewa Bukacza, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Praca w domowym tytule Na czerwonym. Pozwolimy sobie zacząć od tej pracy, z uwagi na to, że jest to praca bardzo taka jakby groźna w swej wymowie, niezwykle ekspresyjna. Rzeczywiście jest tą dominantą czerwonych świateł i bardzo oddaje nastrój obecnych czasów. A profesor Bukacz brał udział w jednej z wystaw zbiorowych naszej galerii, Pejzaż Miejski. Oto stoimy przed kolejną pracą profesora Bukacza, Ulice Deszczu. Zwróćcie Państwo uwagę na znakomitą fakturę obrazu, na to, że wielu osobom kojarzy się to z wnętrzem na przykład katedry. Proszę zwrócić uwagę na te zielone i niebieskie elementy, które pięknie harmonizują z całą strukturą obrazu. Obraz wielkoformatowy, rzeczywiście do pięknego wnętrza pasujący. Wydaje mi się, że warto rozważenia. Chcę powiedzieć, że profesor Bukacz oczywiście ma bardzo dobre notowania. Jest też w bardzo wielu dobrych kolekcjach w muzeach i prywatnych kolekcjach na Zachodzie. Kolejny twórca biorący udział w wystawie zbiorowej w Galerii Stalowa to profesor Piotr Łażejewski, zaprzyjaźniony z galerią od początku istnienia galerii, jeden ze znakomitych twórców tworzących konceptualne prace w takim nurcie strukturalizmu wrocławskiego. Praca jest niewielkich rozmiarów, ale bardzo intrygująca i rzeczywiście zawiera w sobie te czerwone elementy, które są przewodnim motywem naszej wystawy. Stoimy przed obrazem Katarzyny Karpowicz, twórczyni młodego pokolenia, jednej z ważniejszych postaci polskiej młodej sztuki. W rankingu Kompasu Młodej Sztuki w ostatnich latach znajdowała się w czołówce, ostatnio na drugim miejscu. Praca, przed którą stoimy, zatytułowana jest W stronę słońca. Jest, jak Państwo widzicie, czerwony element. Praca również taka wymagająca namysłu. Kolejnym artystą, na którego zwróciłem Państwa uwagę, jest Bartosz Czarnecki, również artysta młodego pokolenia, również bardzo dobrze notowany w rankingach wszelkich, brał udział w wielu wystawach, otrzymał wiele nagród i wyróżnień na konkursach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Tutaj stoimy przed obrazem namalowanym na podstawie obrazu Petera Bruegla Taniec wiejski. Co prawda nie ma elementu pełni czerwonego, ale są elementy takiej ceglastej czerwieni, a obraz jest wspaniały, dlatego pozwoliliśmy sobie umieścić go również na tej wystawie. Stoimy przed obrazem Pawła Słoty, artysty po Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, oczywiście studia skończone z wyróżnieniem, również twórca wielu wspaniałych prac z cyklu Pejzaż Miejski bądź Przestrzenie Ujawnione. Tworzy i mieszka w Krakowie. Brał udział już w kilku wystawach indywidualnych i zbiorowych w Galerii Sztuki Stalowej.
Kolejną artystką, którą chcę Państwu przedstawić, jest Agnieszka Zagrywowa, świeżo upieczona pani doktor sztuki. Stoi przed obrazem Wielka Czerwona Chusta. Obraz był prezentowany w Galerii Sztuki Stalowa podczas ostatniej wystawy indywidualnej tej artystki w naszej galerii jesienią ubiegłego roku. Na naszej wystawie prezentujemy również dwie prace znakomitej wrocławskiej artystki Wioli Tycz. Także miała w Galerii Stalowa wystawę indywidualną. Do Państwa informacji, że w większości przypadków dysponujemy jeszcze katalogami prac artystów, o których Państwu mówiłem. Kolejnym artystą prezentowanym podczas naszej wystawy jest Tomasz Karabowicz. Jak Państwo widzicie, elementem czerwonym są piękne czerwone tulipany stojące w przezroczystym wazonie. Artysta specjalizuje się także w tworzeniu martwych natur i portretów. Oto praca Rocha Urbaniaka, praca zatytułowana Dedal. Roch Urbaniak jest artystą bardzo rozpoznawalnym mimo młodego wieku. Doskonale sprzedają się jego prace na całym świecie, łącznie z Dalekim Zachodem. Ma niezwykłą wyobraźnię. Tutaj właśnie, jak Państwo widzicie, jest Dedal. Na bieżącej wystawie pozwoliliśmy sobie zaprezentować również pracę kuratora wystawy, czyli naszego artysty Konrada Kwasa. Prace abstrakcyjne, jak Państwo widzicie, z pięknymi elementami czerwieni, purpury. Stoimy przy pracy Agnieszki Sandomierz, znakomitej artystki, która też pracuje z Galerią Stalową od początku istnienia galerii. Oto praca z ostatniej wystawy indywidualnej artystki w Galerii Sztuki Stalowa. Tak jak Państwu mówiłem, do dyspozycji również mamy katalogi z tych wystaw. A oto praca Piotra Pasiewicza, również z bardzo silnym akcentem czerwonym, jak Państwo widzicie. Taka jakby praca antropomorficzna troszeczkę. Piotr Pasiewicz kończył Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Oprócz obrazów tworzy również znakomite grafiki. Zapraszamy na wystawę, jeśli Państwo chcecie też zobaczyć, jak ten kolor oddziałuje na widzenie.